Witam Was bardzo, bardzo, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Mnie znacie, a może nie wszyscy znają Magdę, dlatego bardzo bym chciała, Madziu, żebyś się przedstawiła i powiedziała kilka słów o sobie, ponieważ uważam, że zawsze specjalista, z którym rozmawiam, najlepiej się przedstawi i opowie o tych O sytuacjach, które ma. matko, jak ja tego nie lubię robić. No więc tak, jestem Magda, jestem fizjoterapeutką z wykształcenia i od ponad 12 lat siedzę w branży fitness i zajmuję się głównie pilatesem. Mam swoje studio własne, fizjoterapeutyczno-pilatesowe, gdzie pracujemy na dużym sprzęcie, głównie pomagając ludziom z różnymi problemami zdrowotnymi. I to jest tak naprawdę rzecz, którą się teraz najbardziej zajmuję. No plus jestem w 35. tygodniu ciąży, więc już niebawem rozwiązanie i odkrywam różne tajniki treningów i zasad w ogóle funkcjonowania kobiet w ciąży, bo w przeciwieństwie do pierwszej ciąży, ta jest o wiele bardziej dla mnie świadoma i więcej rzeczy i czasu mam dla siebie. Cudownie, cudownie. No to co jeszcze trzeba Ci życzyć dzisiaj? Wszystkiego najlepszego, bo słuchajcie, Magda dzisiaj ma urodziny, Tak, także spotyka się się z nami. złożyło. Ja nie wiem, czy to już jest Iwona. To już chyba jest ten czas, kiedy nie powinno się cieszyć z urodzin, wiesz? Jak już te liczby skaczą w górę, to już jest ten etap, kiedy po 30 już się nie świętuje urodzin. Ale ci powiem, ja już nie mogę doczekać 40, szczerze O matko powiedziawszy, Boska. bo odkąd skończyłam 30 lat, to nie sądziłam, że to będzie taki cudowny czas. Nie chciałabym być młodsza, jeżeli chodzi o mnie. Dlatego ja ci życzę najcudowniejszych lat teraz, naprawdę, najcudowniejszych. Dziękuję ci bardzo. Okej, nie mamy za dużo czasu, dlatego chciałabym od razu przejść do rzeczy, ponieważ Jasne. dzisiaj chciałabym porozmawiać o treningu kobiet w ciąży w każdym trymestrze. I chciałabym, żebyś Madziu tak pokrótce powiedziała, jak ten trening powinien wyglądać i chciałabym bardzo, żebyś również na samym końcu podpowiedziała osobom, które chorują na epilepsję, kobietom, jak sobie mają poradzić właśnie z chorobą i z ciążą i jednocześnie z ćwiczeniami, czy są jakieś przeciwwskazania w tym treningu Jasne. osób chorych na epilepsję. No dobra, to w takim razie takie podstawowe pytanie, czy każda kobieta w ciąży może ćwiczyć? Bo teraz spotykam się z takim trendem, że jestem w ciąży, to muszę ćwiczyć, żeby nie przytyć, albo żeby nie za bardzo przytyć. Czy każda kobieta w ciąży może ćwiczyć? Wiesz co, to jest pytanie, które tak naprawdę powinno się zadać prowadzącemu lekarzowi, bo to on wie, co się dzieje dokładnie w środku kobiety, tak? To nie jest tak, że każda kobieta może ćwiczyć. Są takie zjawiska zdrowotne w trakcie ciąży, które zdecydowanie aktywność fizyczną wykluczają, i w pierwszym trymestrze chociażby jest to przeszłość związana z poronieniami wcześniejszymi, która już tak naprawdę wykluczy nam aktywność fizyczną, taką celowaną. W późniejszym okresie to jest skracająca się szyjka macicy, odklejające się przodujące łożysko, plus cała masa innych dolegliwości, skaczące ciśnienie chociażby, które po prostu będą powodować, że każda forma ruchu, nawet tak naprawdę spacery, są już niewskazane, bo zagrażają tej ciąży i kobieta ma wtedy zalecane po prostu leżenie. Tak naprawdę zdarzają się przypadki, że są ciąże, w których kobiety przez 9 miesięcy potrafią leżeć ze względu na zalecenia lekarskie. Więc jeżeli tylko lekarz da zielone światło i ciąża przebiega w sposób fizjologiczny, a nie patologiczny, to jak najbardziej wtedy aktywność fizyczna jest bardzo, bardzo ważna, ale w innych przypadkach lepiej uważać i słuchać lekarza. Czyli jednak lekarz prowadzący powinien tutaj dać zielone światło do ćwiczeń. Tak, zdecydowanie. Oczywiście wiadomo, że ci lekarze to są tacy, że
tak jak chociażby z pilatesem, tak, jest jeszcze wciąż tak mało znany, że pytając lekarza, panie doktorze, czy ja mogę ćwiczyć pilates, on powie, broń cię, panie Boże, bo nie ma pojęcia, o co w tym chodzi. Natomiast jeżeli nie powie, że nic złego się nie dzieje, to ćwiczmy. Super, no fajnie, no to ćwiczmy. To w takim razie, jak już będziemy ćwiczyć, to od razu bym chciała przejść do tematu, który męczy większość kobiet, czyli brzuch, tak? No i co z tymi Bruszki, tak. brzuszkami, tak? Co z tymi brzuszkami w tej ciąży? Czy możemy ćwiczyć, czy nie możemy ćwiczyć? Jeżeli tak, to jak? Jeżeli nie, to dlaczego? Znaczy, takie typowe, typowe brzuszki, które zna zdecydowana większość z nas, w okresie ciążowym niestety odpadają, dlatego że wraz z rozwijającym się i rosnącym dzieckiem i powiększającą się macicą i generalnie rozrastającymi się wymiarami brzucha dochodzi do rozejścia się mięśnia prostego brzucha na jego dwa brzuśce, tak, oddzielenia się, oddalenia się ich od siebie. I oczywiście jest to fizjologiczne zjawisko, jak najbardziej, ono musi nastąpić. Natomiast w momencie, kiedy będziemy ćwiczyć brzuch i będziemy skracać mięsień prosty brzucha, czyli będziemy zbliżać jego przyczepy do siebie, będziemy powodować to, że on będzie się coraz bardziej rozchodził na boki, aż dojdzie do tego rozstępu, rozejścia, które jest już odległościowo niefizjologiczne. I do tego jeszcze nam dochodzi napięcie na kresę białą, która jest miejscem schodzenia się wszystkich mięśni brzucha. I ona może się, znaczy ona się może delikatnie osłabić, ale wciąż być utkana, że tak to ujmę. Czyli tak jak weźmiemy bandaż, prawda, czy gazę i ją rozciągniemy, ale ona cały czas jednak ma formę gazy. To jest ok, ale może dojść do tego, że to wszystko zacznie tam pękać i dojdzie do nieprzyjemnych sytuacji. Więc absolutnie takich typowych, zwykłych brzuszków, gdzie zbliżamy mostek do spojenia łonowego, czy spojenie łonowe do mostka, w ciąży wykluczamy. Natomiast to nie znaczy, że w ogóle nie możemy pracować na mięśniach brzucha, bo przecież mam jeszcze mięśnie skośne, mam jeszcze mięsień poprzeczny i te mięśnie biorą udział w procesie oddychania i te mięśnie biorą bardzo duży udział w stabilizacji naszego tułowia i ustawieniu prawidłowym klatki piersiowej nad miednicą, a to wiemy, że w ciąży się postawa ciała totalnie rozwala i klatka piersiowa i miednica całkowicie się inaczej ustawiają niż w przypadku prawidłowej postawy, więc praca na tych mięśniach skośnych i na mięśniu poprzecznym, praca często izometryczna, która nie daje zbliżania przyczepów do siebie, jest już jak najbardziej wskazana. Słuchajcie, ja podrzucam Wam tutaj w linku bardzo fajny artykuł i ciekawy artykuł Magdy właśnie o brzuszkach w ciąży, także jeżeli chcecie pogłębić tutaj temat odnośnie ciąży i robienia mięśni brzucha, koniecznie przeczytajcie sobie ten artykuł, a my lecimy dalej. Powiedz mi, Madziu, no bo ciąża trwa 3 trymestry, tak? I każdy trymestr ma swoje, powiedzmy, zalety, przywileje. Czy w każdym trymestrze można ćwiczyć wszystko? Jeżeli nie, to co możemy robić my, kobiety, w pierwszym trymestrze, w drugim trymestrze i w trzecim trymestrze ciąży? Ponieważ no, jest to dość istotne. To bardzo często spotykam się z tym, że po prostu kobiety ćwiczą praktycznie to samo, ewentualnie z mniejszą ilością powtórzeń, tak? Będąc już na końcówce ciąży. No więc tak, patrząc po kolei po trymestrach. Pierwszy trymestr, no to wszystko zależy od samopoczucia, bo można czuć się świetnie, a burza hormonalna może być tak intensywna, że kobieta nie będzie miała siły w ogóle nawet wstać z łóżka i będzie cały czas spała, a co dopiero mówiąc o jakiejś większej aktywności fizycznej. Jak dodamy do tego jeszcze jakieś światłowstręty, mdłości, słabości, wymioty, to tak naprawdę niewiele w tym pierwszym trymestrze można zrobić.
Jeżeli była właśnie wcześniejsza historia związana z poronieniami, to ten pierwszy trymestr tak naprawdę też warto odpuścić, jeżeli chodzi o ćwiczenia, bo jest zbyt duże ryzyko poronienia tak naprawdę do 12 tygodnia, więc żeby nie zrobić krzywdy sobie i rozwijającemu się dziecku, lepiej też odpuścić. Natomiast często, gęsto jest tak, że kobiety, no może teraz to już nie jest tak często spotykane, ale tak naprawdę dowiadują się o ciąży w połowie pierwszego trymestru, a znam takie, które się dowiadują pod koniec pierwszego trymestru, że są w ciąży. I normalnie do tej pory ćwiczyły i tak samo się to ma do osób, które, do kobiet, które uprawiały aktywnie sporty regularnie przed ciążą. Jeżeli były aktywne i regularnie ćwiczyły, to w tym pierwszym trymestrze, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, również mogą ćwiczyć. I tak naprawdę można wtedy ćwiczyć wszystko, byleby nie było to zbyt wysiłkowe, byleby to nie były, nie wiem, biegi przez pustynię i maratony. Maraton biegłam, będąc w 7 tygodniu ciąży i o tym nie wiedziałam. I teraz już no wiem, właśnie. Dlaczego nie przebiegłam tego maratonu, bo mój organizm powiedział hola, hola, stoimy i odpoczywamy. No i później się okazało, ja na przykład przy pierwszej ciąży, w pierwszym trymestrze, no owszem, byłam trochę zmęczona, ale cały czas byłam aktywna i jeździłam na rowerze do pracy i z pracy. Natomiast teraz przy tej ciąży byłam tak wykończona, że jakakolwiek forma ruchu dodatkowa no była dla mnie już mega wysiłkiem, więc po prostu odpuszczałam. Natomiast potem się zaczyna drugi trymestr, który jest tym takim glow time, tak? Czyli my po prostu tryskamy energią i chce nam się wszystko i wtedy już nie ma zagrożenia tak dużego poronieniem, jak było w pierwszym trymestrze. Więc śmiało możemy wtedy te treningi bardziej zintensyfikować, możemy dodać więcej ćwiczeń. Natomiast to już jest ten czas, kiedy być może ćwiczenia w leżeniu na brzuchu nie będą korzystne, bo już u niektórych kobiet ten brzuch będzie się uwydatniał. Do tego rosną piersi, które stają się coraz bardziej tkliwe i bolesne, więc to leżenie na brzuchu też często staje się z tego powodu niewygodne. No i tutaj pojawia się też kwestia ćwiczeń w płaskim leżeniu na plecach. Co prawda ja się chyba nigdy w praktyce zawodowej nie spotkałam z kobietą, która miałaby objawy z ucisku na żyłę główną, tak, na ten zespół niedociśnienia w leżeniu płasko na plecach. Natomiast gdy nie zna się klienta, klientki znaczy się, warto tutaj od początku drugiego trymestru do końca ciąży uważać z pozycjami płaskiego leżenia na plecach i z ćwiczeniami w tych pozycjach, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co się może wydarzyć i czy akurat u klientki takiego zespołu nie będzie i czy ona nie poczuje się gorzej. A czy się objawia, bo może tak naprawdę wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że coś takiego ma, tak? A na przykład ćwiczy sobie na plecach. Wiesz co, ja nigdy sama tego nie doświadczyłam, natomiast z bibliografii wiem, że charakteryzuje się to po prostu takim, kobieta od razu wie, że coś jest nie tak, robi się blada, ma taki dziki wzrok, staje się niespokojna, pojawiają się jakieś drżenia, natomiast wystarczy tylko zmienić pozycję, obkręcić kobietę na bok, albo delikatnie podnieść ją do pozycji siedzącej, żeby te objawy ucisku na żyłę główną się zmniejszyły. Natomiast mówi się, że kobiety, które faktycznie mają taki typowy zespół niedociśnienia w tej pozycji, który może zaszkodzić rozwijającemu się dziecku, to jest 1%. Tak, więc jest to bardzo, bardzo mały odsetek tych kobiet, ale to nie zmienia faktu, że jeżeli nie wiemy, z jaką kobietą mamy do czynienia i z kim ćwiczymy i jaka jest jej przeszłość zdrowotna, to lepiej od drugiego trymestru to płaskie leżenie wykluczyć. Okay. No, no a potem przychodzi trzeci trymestr i pojawia się znowuż zmęczenie i pojawia się taka już nieporadność i ta niezgrabność ruchowa, więc wiele ćwiczeń nam wypada. Wypada nam wiele ćwiczeń w pozycji podporów, ze względu na obciążone powłoki brzucha i
to obciążenie na kresę białą, o którym była mowa wcześniej. Zaczynają się obrzęki, więc pozycje w siadzie klęcznym czy w podporze na nadgarstkach również odpadają, bo po prostu jest zbyt duży dyskomfort. Wtedy więcej ćwiczeń wykonuje się w leżeniu na boku, w siedzeniu na piłce, bo piłka w wspaniały sposób aktywuje mięśnie dna miednicy. I po 36 tygodniu tak naprawdę, czyli w momencie jak wchodzimy w 9 miesiąc, ostatni miesiąc ciąży, to ćwiczenia stają się już głównie rozluźniające, oddechowe, pracujące z dnem miednicy, tam już nie ma nic siłowego, nic wysiłkowego, tak żeby przygotowywać, rozluźniać już ciało do porodu. No super. Także każdy trymestr tak naprawdę rządzi się swoimi prawami i w każdym trymestrze inne ćwiczenia są wskazane, natomiast to ciało kobiety będzie nam podpowiadało i jej samopoczucie, i jej stan będzie nam podpowiadało, co możemy robić. Są kobiety, które przez całą ciążę aktywnie ćwiczyły ze względu na to, że ich zawód tego wymagał. Chociażby kobiety, które zajmują się sportami walki, tak? Czy generalnie w zawodowo w sporcie siedzą. Czy modelki na przykład, żeby szybko wrócić do formy po ciąży, to przez całą ciążę regularnie ćwiczą. Natomiast my musimy wiedzieć, że te ćwiczenia można modyfikować, należy modyfikować i zawsze musimy patrzeć na to, co kobieta może zrobić, a czego jednak warto z nią unikać. Okej. Magda, chciałabym się jeszcze Ciebie zapytać, czy Pilates, forma takich ćwiczeń jest bezpieczna dla kobiety, która powiedzmy no, ćwiczyła tak sobie od czasu do czasu, natomiast w ciąży poczuła jednak potrzebę, bądź nie wiem, lekarz jej zalecił lekkie ćwiczenia. Czy Pilates jest to takim właśnie dobrym rozwiązaniem dla takiej kobiety, która za bardzo z aktywnością fizyczną wcześniej nie miała do czynienia? Jak najbardziej, dlatego że po pierwsze w Pilatesie nie ma tych typowych brzuszków, więc tutaj już zabezpieczamy sobie mięśnie brzucha, a dodatkowo sam Pilates mocno pracuje na tej centralnej części ciała, czyli daje nam dużo stabilizacji, co będzie potrzebne w zabezpieczaniu dolnych pleców przed obciążeniami, które wiążą się z ciążą. Są to ćwiczenia, które wykonuje się powoli, bez pośpiechu. Nie ma pozycji odwróconych z głową zwieszoną w dół, więc to wszystko jak najbardziej działa korzystnie na ciało kobiety. Plus pracuje się nad dużą elastycznością, co też jest potrzebne, i pracuje się na oddechu, który jest właśnie ten boczno-żebrowy, czyli ten, który jest w ciąży wskazany, tak, żeby pracować, żeby oddychać bardziej w boki klatki piersiowej, kiedy już przepona nie ma miejsca do pracy. I on też pięknie działa stabilizująco na odcinek piersiowy i na odcinek lędźwiowy, więc wszystkie takie zasady pilatesowe bardzo ładnie wpisują się w zasady treningu dla kobiet w ciąży. Super, bardzo mnie to cieszy. Tak. Mam nadzieję, że osoby, które będą oglądać bądź oglądają z nami, też się cieszą, że pilates można wprowadzić. A jeszcze powiedz mi, tak mi się teraz nasunęło, po ciąży, tak? Już po połogu, czy pilates również jest fajnym rozwiązaniem, czy raczej później lepiej zacząć treningi? Można ja myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby po połogu, wracając do aktywności fizycznej, właśnie włączać pilates, również ze względu na to, że jest mocna praca nad centralną częścią ciała, która będzie pomagała zejść się prostemu brzucha z powrotem na swoje miejsce i będzie poprzez mięsień poprzeczny brzucha i skośny brzucha zabezpieczała plecy. Będzie działał na pewno relaksująco ze względu na oddech i będzie uelastyczniał ciało wszystkimi pozostałymi ćwiczeniami, więc jak najbardziej super forma. Szczególnie, że tak jak mówię, nie wymaga on, nie musi on być mega wysiłkowy. To nie jest tak jak
pójdziemy na rowerek i będziemy chciały przejechać na siłowni, nie wiem, za 20 kilometrów, gdzie nasze ciało po połogu, w czasie karmienia, nie ma siły za bardzo na taką formę aktywności fizycznej, na taką kardiopracę, w związku z czym jak najbardziej pilates i takie wszystkie spokojniejsze formy ruchu jako powrót do formy po połogu jest ekstra. Super. Słuchajcie, moi kochani, moje kochane, ja powrócałam, trochę pospamowałam twoimi artykułami, Magda, z twojego bloga, ponieważ no, nie mamy za dużo czasu, żeby porozmawiać tak dogłębnie na temat treningu, dlatego osoby, które będą zainteresowane ćwiczeniami w każdym trymestrze, znajdą tutaj odnośniki do twojego bloga, bo ty pięknie opisałaś na swoim blogu każdy trymestr i podałaś również ćwiczenia, także przykłady ćwiczeń również będziecie mieli. Tak, są tam opisane i rodzaje ruchów, które w danym trymestrze są wskazane, rodzaje ćwiczeń typowo pilatesowych, które są wskazane, plus są filmiki z tymi ćwiczeniami, jak one wyglądają, plus są gotowe filmiki takie 20-minutowe z treningami pilatesowymi dla kobiet w każdym trymestrze, a jak coś, to zawsze można, w razie pytań zawsze można do mnie pisać i będę starała się na bieżąco odpowiadać. Super, cieszę się bardzo. Mam takie w sumie chyba najistotniejsze pytanie dla osób, które cierpią, dla kobiet, które cierpią na epilepsję, ponieważ bardzo bym chciała poruszyć, Madziu, ten temat. Powiedz mi, czy kobieta ciężarna, która cierpi na epilepsję, bo nieraz jest dość ciężko nawet zajść w ciążę takiej kobiecie, jak już zajdzie w tą ciążę, czy są jakieś przeciwwskazania do tego, żeby ona mogła uczestniczyć czy nie w treningu? Wiadomo, że no są różnego rodzaju padaczki, tak, i kobieta nie zawsze nawet może wyjść z domu. Także tutaj kieruję to pytanie do ciebie, czy pilates, czy ogólnie taki trening dla kobiety ciężarnej, która cierpi na padaczkę, jest wskazany? Jeżeli tak, to jak ten trening powinien wyglądać? No musimy tutaj przede wszystkim podkreślić, że aktywność fizyczna jest niezwykle istotna i bardzo korzystna, oczywiście mądrze poprowadzona, zarówno dla kobiet w ciąży, jak i dla osób, które mają padaczkę. Zakładając, że padaczka została zdiagnozowana znacznie wcześniej niż było zajście w ciążę, jest ona już leczona, jest wsparcie farmakologiczne, to tak naprawdę ta aktywność fizyczna od wieku dziecięcego, tak w momencie, kiedy u dzieci diagnozuje się padaczki, nie powinna być wykluczana, mimo że wiem, że często jednak uważa się, że nie, bo to jest niebezpieczne, bo my za bardzo nie wiemy, co z tym zrobić. No niestety to jest tak, że powinna być aktywność fizyczna, i dzieci na przykład z padaczką, dzieci, młodzież mogą wykonywać różne sporty, jeżeli one są wprowadzane powoli, a do tego jest opiekun, który będzie nadzorował dziecko, to dzieci z padaczką mogą nawet pływać, mogą wspinać się i mogą nawet uprawiać niektóre sztuki walki, tylko pod warunkiem, że trener jest świadomy sytuacji zdrowotnej swojego podopiecznego, tak? I tak samo sytuacja ma się do kobiet w ciąży, które mają padaczkę. Są one zabezpieczone farmakologicznie i przez całą ciążę biorą leki, które zmniejszają ryzyko wystąpienia ataków. Natomiast jak najbardziej to nie jest przyczyna do tego, żeby wykluczyć im ruch. Ten ruch powinien być, on powinien być spokojny, powoli wprowadzany, mądrze poprowadzony i przy takiej klientce powinien być cały czas trener, który będzie ją obserwował i w razie wypadku będzie wiedział, w jaki sposób zareagować, kiedy nastąpi atak. Natomiast co wtedy można robić? No wiadomo, że nie można robić ćwiczeń z gwałtownymi zmianami pozycji,
żadnego intensywnego biegania, skakania na skakance, zajęć choreograficzno-tanecznych, chociażby nawet z wykorzystaniem stepu. Tak, natomiast spokojne formy ruchu, bazujące w dużej mierze na oddechu i na statycznych pozycjach, gdzie ten ruch nie jest zmieniany w sposób szybki i gwałtowny, jak najbardziej są tutaj wskazane. Ja tutaj jeszcze podpowiem, że oddech jest bardzo wskazany, bo to też się docenia nie tylko dziecko, ale mózg. Przede wszystkim tak, który wiadomo, że w pewnym momencie ciąży niestety zaczyna szwankować ze względu na niedotlenienie, więc tym bardziej ćwiczenia oddechowe w spokojnych pozycjach są tutaj bardzo wskazane. Więc ja miałam sytuacje, które są mi wiadome, bo być może ktoś mi o tym wcale nigdy nie powiedział, tak? Natomiast miałam dwie kobiety, które były w ciąży i miały zdiagnozowaną padaczkę. Natomiast epizody padaczkowe zdarzały się już bardzo rzadko i normalnie, bezproblemowo one były aktywne fizycznie, były świadome również tego, co one mogą, a czego nie mogą, wiedziały, które ruchy im szkodzą i bez problemu układała nam się współpraca. Super, czyli to jest podstawa, żeby kobieta, która cierpi na epilepsję, po prostu powiedziała trenerowi, zanim zacznie jakikolwiek. Oczywiście i w tym momencie trener powinien wykazać się, że tak to ujmę, rozumem, czyli jeżeli nie jest obeznany w temacie i nie wie, z czym to się wiąże i w jaki sposób zaopiekować się taką klientką, to lepiej, żeby przesłał ją do innego trenera, który taką wiedzę będzie już posiadał, żeby, tak jak mówiłam, no w razie sytuacji, że pojawi się atak, trener był w stanie pomóc, a nie że zaszkodzi. Rozumiem. No super, bardzo fajnie. Magda, a co byś powiedziała tak na sam koniec? Może takie 3 złote rady dla kobiet w ciąży, jeżeli chodzi o trening, co byś mogła im tak doradzić, żeby zachęcić może do ćwiczeń, bo wiadomo, tak jak mówiłaś, każdy trymestr się rządzi swoimi prawami. I jak je po prostu zmobilizować, zachęcić i nie stawiać takich trudnych do zrealizowania rzeczy, bo my kobiety z góry zazwyczaj sobie nakładamy, tak, tak, tak. Nie wiadomo co osiągnąć, co byś po prostu poleciła, tak? To nie będzie trudne do zrobienia, a z chęcią będzie można wykonać jako trening takie 3 może złote rady. Znaczy, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że ćwiczmy, ruszajmy się, bądźmy aktywne, dlatego że ta aktywność, ten ruch wpływa nie tylko korzystnie na nasze ciało i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o postawę ciała, ale przede wszystkim wpływa korzystnie na dziecko, tak? Bo jednak pobudzamy pracę serca w sposób korzystny. Dotleniamy się, stymulujemy pracę naszego mózgu również w ten sposób. Zapobiegamy dolegliwościom bólowym kręgosłupa i miednicy, które notorycznie dzieją się w ciąży. Więc sprawiamy, że tak naprawdę przebieg tej ciąży jest o wiele łagodniejszy i przyjemniejszy. Druga kwestia jest taka, że aktywność fizyczna w ciąży wpływa na przebieg porodu, jeżeli będzie to poród siłami natury. Łatwiej jest rodzić, kiedy ciało jest, może nie wysportowane, tak, ale kiedy ciało jest uelastycznione i kobieta jest świadoma tego, co w tym ciele się dzieje. Łatwiej jest później wrócić do formy. Nawet jeżeli jest poród przez cesarskie cięcie, to też łatwiej jest wrócić do formy, szczególnie pod kątem pracy z mięśniami brzucha, które są w trakcie cesarskiego cięcia przecinane. I co jeszcze, badania wskazują, że dzieci, które rodzą się u kobiet aktywnych fizycznie w trakcie ciąży, mają wyższą punktację w skali Apgar niż tych nieaktywnych fizycznie. Więc nie tylko ta aktywność fizyczna będzie dla nas, ale w dużej mierze też dla dziecka, które chcemy urodzić. Więc to jest taka mega ważna informacja, dlaczego warto ćwiczyć.
Myślę, że drugą rzeczą jest w trakcie treningów ciążowych to, żeby nie robić nic na siłę. Żeby kobieta nauczyła się słuchać swojego ciała. Jeżeli danego dnia jej się nie chce ćwiczyć, nie chce jej się nic robić, to niech po prostu nic nie robi, bo być może to nie jest ten czas na to. Natomiast jeżeli czuje, że okej, chce wyjść na spacer, chce poćwiczyć, chce iść, nie wiem, porzucać psu kijek, tak, cokolwiek, to jak najbardziej niech działa i niech po prostu słucha swojego ciała. Ja na przykład zauważyłam, że w momencie, kiedy zaczął mi się trzeci trymestr, przestało mi się chcieć robić ćwiczenia siłowe, po prostu nie mam już na nie siły, nie chce mi się. Natomiast moje ciało samo układa się do tego, żeby porozciągać boki, żeby porozciągać plecy, żeby pomobilizować biodra, bujam się non-stop na piłce albo na dysku, żeby popracować z dnem miednicy, bo rozumiem, że moje ciało w tym momencie tego potrzebuje i ono mi to pokazuje, że ten wysiłek już nie jest taki mega potrzebny. Więc nie żyłujmy się, że my musimy, bo taki jest trend społeczny, bo nie, wcale nie musimy. To jest dla nas dobre i korzystne i zdrowe, ale słuchajmy swojego ciała. I trzecia rada, o Matko Boska, nie mam pojęcia, jaką dać trzecią radę, natomiast na pewno ciąża nie jest czasem, kiedy należy myśleć o tym, żeby mieć piękną figurę, silne i mocne mięśnie brzucha i jak najmniej przytyć, bo to też nie jest, to nie jest okres na to, tak? Ciąża jest specyficznym okresem, kiedy trzeba być zdrowym, a nie ultra mega chudym i z kaloryferem na brzuchu. Bo po porodzie będzie czas na to, żeby wrócić do takiej formy, więc bez stresu na wszystko przyjdzie czas. Dokładnie. I myślę, że są takie trzy najważniejsze rzeczy, bo to są trzy sytuacje, z którymi kobiety się spotykają. Nie wiedzą, po co ćwiczyć, jaki jest tego sens, a jak już ćwiczą, to właśnie się żyłują, bo media społecznościowe pokazują, że w ciąży trzeba być mega fit. I że się da, tak, że się da. Tak, tak. I że w ogóle ciało 2 tygodnie po ciąży wygląda jak ciało modelki z Victoria's Secret. No nie, to nie są priorytety w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży. Priorytetem jest zdrowie nasze i naszego dziecka. To prawda. A tak od strony dietetycznej mogę powiedzieć, że ja tak naprawdę do swojej wagi wróciłam no 2,5 roku po urodzeniu dziecka. Jak odstawiłam córkę od piersi, to dopiero moje ciało zaczęło wracać do normalnych, może tak, do normalnego wyglądu i do wagi normalnej. Także to też jest bardzo ważne, żeby po prostu słuchać siebie od wewnątrz. Tak, ja na przykład w tej ciąży od samego początku biorę dość dużą dawkę progesteronu i przytyłam strasznie, natomiast przytyłam nie tłuszczem, tylko wodą, tak? I mam tak tragiczne obrzęki, że praktycznie nie mieszczę się w żadne moje ubrania. I wiem, że nie ma sensu spinać się, żeby robić nie wiadomo jakie treningi cardio, bo to w niczym nie pomoże. Po prostu trzeba przeczekać, trzeba urodzić i stopniowo, powoli wrócić do formy, bo też po tym porodzie pamiętajmy, że jest taka złota reguła, 9 miesięcy ciąży to jest 9 miesięcy powrotu do formy. To nie jest tak, że my miesiąc po porodzie będziemy śmigać szóstkę Vadera na przykład, prawda? W każdym razie mówię to o przeciętnych kobietach, a nie zawodowych sportowcach. Więc też dajmy sobie czas po porodzie na to, żeby do tej formy wrócić stopniowo, aż właśnie po odstawieniu od piersi, bo to też jest taki ważny moment. Tak naprawdę może się okazać, że wow, forma życia no. I najpiękniejsze ciało, jakie do tej pory, jakiego jeszcze wcześniej do tej pory nie miałam. To prawda, to prawda. Trzeba dać sobie czas, trzeba się przytulić do siebie i trzeba zadbać o siebie. Madziu, a ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę Ci, ja żeby rozwiązanie Twoje poszło z płatka, żeby wszystko się udało tak, jak byś chciała. I mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy Ciebie z maluchem. Dziewczynka czy chłopiec? Chłopak. Ale będziesz miała. Kornel jest przeszczęśliwy, więc
Trzech facetów i pies w domu, ja nie wiem, to będzie chyba muszę miał sobie kupić, nie wiem, mieszka. króliczkę albo inne żeńskie tworzonko, żeby wyrównać poziom hormonalny. Tak, to prawda, będziesz miała chłopaków w rodzinie. Życzę ci dużo zdrowia, to jest bardzo ważne, spokoju. Dziękuję bardzo. Ważne. I mam nadzieję, zobaczymy się jeszcze. Jeżeli, słuchajcie, macie pytania jakieś do Magdy, bo nasunęły wam się podczas rozmowy albo podczas momentu, kiedy będziecie słuchać, to piszcie, ja te pytania przekażę Magdzie. Magda w wolnej chwili oczywiście odpowie. Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję już niebawem do zobaczenia. Madziu, trzymaj się i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego dla ciebie również. Bardzo się cieszę, że mogłam z tobą dzisiaj pogadać tutaj na wizji.